Dzisiaj gościmy wielokrotną medalistkę Mistrzostw Polski, Gabrielę Janik. Witam bardzo serdecznie. Jak przebiegają Twoje treningi w dobie koronawirusa? Aktualnie nic się nie zmieniło w porównaniu do tego, jak przygotowywałam się w zeszłym roku do licznych imprez, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Jednakże wiadomo, że w czasie lockdownu w miesiącach marzec, kwiecień przebywałam na kwarantannie w domu, bo ściągali nas z Pucharu Świata w Baku. No i wtedy byliśmy zmuszeni do prowadzenia treningów zarówno online, jak w późniejszym okresie na świeżym powietrzu, przy różnych lasach, polanach. Ale aktualnie od bodajże 18 maja już mogliśmy wejść na naszą halę gimnastyczną i kontynuować treningi. Jak przebiega Twoja współpraca z obecnym trenerem? Myślę, że na jak najwyższym poziomie. Musimy zwrócić uwagę, że budowanie relacji trener-zawodnik odbywa się na przestrzeni lat. Ja zmieniłam trenera przed drużynowymi mistrzostwami świata, które odbywały się w Doha w 2018 roku. Dzięki uprzejmości trenera Piotra Mikołajka można powiedzieć, że skoczyliśmy na głęboką wodę i to zaowocowało sukcesami. Nasza współpraca opiera się na bardzo dużym zaangażowaniu, zaufaniu, a przede wszystkim na dobrej atmosferze, którą mamy. Jak to się stało? Co Cię przyciągnęło do Gdańska? No przede wszystkim zmiana trenera. Zastanawialiśmy się wspólnie z klubem w Bydgoszczy, CWZS Zawisza, Klub Gimnastyczny Bydgoszcz, jak tą sytuację rozwiązać. I udało nam się stworzyć najlepsze warunki do kontynuowania mojej pracy i starania się o kwalifikację do Igrzysk Olimpijskich. Jak oceniasz potencjał hali Leszka Blanika? Ogromny. Przede wszystkim można powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych obiektów w Europie, jak nie na świecie. Mamy najnowocześniejszy sprzęt, duże możliwości. Wspominałaś, że Twoje największe marzenie stało się rzeczywistością. Tak. Powiedziałam tak dlatego, że od dziecka, czyli przez bardzo długi okres czasu, bo aktualnie mam 27 lat, bardzo długo o tym marzyłam. Ja wchodząc na salę już, może nie w pierwszej, nie w drugiej, nie w trzeciej klasie, ale już od czwartej klasy, kiedy zawodnik staje się coraz bardziej świadomy, no marzyłam o igrzyskach. Dla mnie ikoną i idolem był przede wszystkim Leszek Blanik, gdzie oglądało się wszystkie jego starty na igrzyskach i kibicowało. No i ja siedziałam przede wszystkim bardzo dużo przed komputerem, śledziłam wszystkie nowości, wszystkie zawodniczki. Fascynowało mnie to i długo zastanawiałam się, co i kto sprawił, że tak bardzo zakochałam się w gimnastyce i marzyłam o tych igrzyskach. Ale chyba to była miłość od pierwszego wejrzenia, bo tak naprawdę odkąd weszłam z opowieści znające, bo nie do końca pamiętam, bo miałam 4 lata, to zakochałam się w tym sporcie. Cele na przyszły rok, kierunek Tokio? Przede wszystkim zaprezentować się na najwyższych moich możliwościach. Aktualnie jesteśmy w okresie ciężkich treningów, rozwijania swoich umiejętności. No i zobaczymy, co czas pokaże. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to sport. My możemy się jak najlepiej przygotować i w tym kierunku będziemy działać. I mam nadzieję, że tam pokażę wszystko, co potrafię. Trzymamy kciuki. Dziękuję. Dziękuję.